Witam Andrzeja Fonfarę i od razu tradycyjnie przypominam, że u nas jak zawsze po prostu na żywca, żadnych umawianych pytań. Za długo się znamy. Po prostu żywiec. Państwo siedzą przy rozmowie mojej z Andrzejem Fonfarą, natomiast od razu stawka taka, Andrzej, nie wiem, czy jestem bardziej zaskoczony wtedy, kiedy robiłem z tobą wywiad, kiedy 18 dni przed walką, bo policzyłem, z Rodriguezem zrezygnowałeś z pojedynku, gdzie było dużo pieniędzy na stole, kończąc karierę, mówiąc, że już po prostu to już nie jest twój sport, nie ma tego ognia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz ten ogień jest, co się zmieniło? No, wtedy może tych pieniędzy nie było aż tak dużo. To na zależy. Ciebie. No ale tak, ale skończyłem tę karierę. Co się zmieniło? Trochę wiesz, trochę się nudzę, że tak powiem, na tej mojej emeryturze. Po tej walce, że tak powiem, z Marcinem Neimanem, gdzieś tam, no może nie tej walce, ale tych przygotowaniach, tak, wejścia w treningi, gdzieś tam znowu gdzieś coś zapłonęło troszeczkę. Przede wszystkim też chcę pomóc Bogdanowi Maciejzikowi, który poprosił mnie o to, żebym po prostu nie pomógł mu w pierwszej jego dużej gali. Wiadomo, że jeżeli ja będę tutaj na tej gali walczył, no to troszeczkę odbije się do większym echem, a on chce być tutaj nowym promotorem na chicagowskim i z tego, co mówi później, gdzieś tam na głębsze wody chce wypłynąć. Także dlatego no, on pomagał całą karierę. Jako przyjaciel, jako gdzieś tam trener, tak? Także ja też chcę mu się teraz tym odwdzięczyć, ja mam teraz do tego dobrą okazję. Wiadomo, gdzieś finansowo też gdzieś tam coś się zarobi. No i wiesz, jest parę rzeczy, które mnie do tego przekonały. Zacząłem się już od jakiegoś czasu jakby sam ruszać, sparować z chłopakami, ze sparring partnerami, fajnie się czuję, dobrze się czuję i postanowiłem, że to fajny czas, fajny okres, żebym wrócił na ring. My zobaczymy, co z tego będzie. Tak jak podkreślałem wiele razy, ja nie wracam na ring po to, żeby, nie wiem, no, mieć aspiracje o to, żeby, nie wiem, no, być mistrzem świata, czy wchodzić znowu w rankingi i gdzieś bić się z najlepszymi, tak? Ja tutaj wchodzę po to, żeby zrobić jeszcze jedną, dwie walki, może dobić do tych 40 walk zawodowych. Może gdzieś w przyszłości Jake Paul, od którego też tam gdzieś miałem zapytanie po tym, jak ta walka z Tysonem się rozsypała chwilowo. Także no zobaczymy, co czas pokaże. Na razie koncentruję się na walce za tydzień na Fabio. I to jest mój cel. Zanim przejdziemy do Fabio Maldonado, a miałem nadzieję, że to nazwisko, które wymieniłeś w tym vlogu, nie padnie. Ten epizod swojego życia miałem skreślić w ogóle i powiedzieć ci przed, że pewnego nazwiska nie wymieniamy, natomiast no niestety, jak sam powiedziałem, na żywca, więc już padło. Nie wrócimy do tego tematu na 100%. Zamykamy, już nie wracaj do tego. Bo już się osłabiłem teraz, ale no dobra, lecimy zanim o Fabio Maldonado. No to patrząc na twoją karierę, wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, jak ty zaczynałeś, gdzie przeszedłeś, te wszystkie etapy, które przechodziłeś, chyba nie ma oprócz ciebie samego, całej twojej rodziny, osoby, która zna lepiej tę karierę niż ja, no bo pamiętam cię praktycznie od punktu. Wrzucam teraz tą fotkę. Pokazałem ci ją przed tym, niż żeśmy weszli na ten, pytając, czy rozpoznajesz, który to jest rok i rozpoznajesz tego gościa na zdjęciu. Tak, to tak. To jest ten... Skończyłem go 2007? Czasem, nie wiem, w drugiej rundzie, chyba lewy siep, ale prosty. Pamiętam walkę, to była moja, nie wiem, druga, trzecia walka w Stanach. W jakimś teatrze na Milwaukee. Nie pamiętam dokładnie roku, czy to był 7 czy 8, powiedziałeś mi, że był to 2007, to były moje początki tutaj w Stanach, w Chicago, także no fajne czasy, wczoraj też cię tam wspominałem ze swoją karierę, bo z kimś rozmawiałem i w ogóle jak zaczynałem, jak się znalazłem w boksie, także no czas bardzo szybko leci i to były piękne 17 lata. 17 lat. Także... Taki, taki, tak,
Takie jest życie pięściarza. Natomiast ja ci powiem, że patrząc na to zdjęcie i patrząc na ciebie ostatnio, szczególnie z tych treningów wspólnych, czy przy pomaganiu Arkowi Wrzoskowi przed walką z Arturem Szpilką, to po prostu, to nawet nie chodzi o te 17 lat, bo może aż tak bardzo się nie zmieniłeś. Natomiast fizycznie to jest po prostu zupełnie, zupełnie inny nie, człowiek. No ja na pewno tak. No, ja ważę teraz 101-102 kilo, ale jestem naprawdę w dobrej formie. Jeżdżę do sama kolony, sparuję tam z chłopakami, którzy, no, którzy na co dzień walczą, sparują cały czas. Także ja nie byłem, że tak powiem, w takiej formie od ponad 5-6 lat. Jest dobrze, także fajnie się czuję. Te sparingi, przygotowania wychodzą bardzo dobrze. Jak na 100 kilo jestem dosyć szybki. Naprawdę kondycyjnie czuję się świetnie, mentalnie tym bardziej. Po prostu wychodzę boksować. Ja tutaj jakby nie mam jakby no, nic do zyskania, nic do stracenia, bo to nie jest etap takiej kariery, tak, że gdzieś tam co tą walką zyskasz, co tą walką stracisz. Po prostu mentalnie jestem naprawdę wyluzowany i w ogóle jeszcze nie czuję w ogóle jakiegoś stresu, że ja w ogóle za tydzień walczę, tak? Na razie się wszystko idzie fajnie. Przede wszystkim nie robię wagi. Gdzieś tam po prostu normalnie jem, mocno trenuję i ta waga się trzyma. Także to ja jestem gotowy i nie mogę się doczekać już tego, jak wyjdę do ringu. I zobaczymy, co wtedy się okaże, tak? No właśnie, bo pamiętam, jak pierwszy raz zadzwoniłeś do mnie, to jakiś tam sporych miesięcy temu czasu, mówiąc, że chyba wrócisz, bo się dobrze czujesz trenując, po tych treningach z innymi, będąc trenerem przecież cały czas Champions Factory działa i nie przestaje działać. Natomiast powiedziałeś, że chcesz, że po prostu dobrze się czujesz. Natomiast ja cię zapytałem, czy to jest tylko i wyłącznie, żeby Bodkowi pomóc, natomiast powiedziałeś, to jest jeden z powodów, natomiast powód jest taki, żeby 2-3 walki jeszcze stoczyć, czyli to od razu mówię, ja nie mówię, ty masz powiedzieć, czy to jest jedna walka, bo ja słyszałem również Andrzejku, skończę ci jeszcze, z Nathanem Cleverly. Jest też jakiś pomysł, on też jakby wyraził gdzieś tam chęci i wysunął tą propozycję, no zobaczymy, ja ci wszystko powiem po tej walce, na razie wszystko wygląda na to, że no dobrze się czuję i potrzebuję do kontynuowania dalszych, że tak powiem, lotów wygranej. No i wszystko okaże się 20 lipca, albo już 21, tak? Kiedy będę po pojedynku z Fabio, tak? Także ja jestem gotowy. Przyjechał do mnie teraz na ostatnie 2 tygodnie Paweł Kłak z Warszawy, który też będzie jakby głównym trenerem w moim pojedynku. Wychodzi do ringu ze mną jako trener, także fajnie to wygląda i tak jak mówię, co dalej, to się okaże po walce z Fabio, no i to wszystko, tak. Jeszcze chwileczkę, jeszcze tutaj parę rzeczy zadamy, ponieważ tak jak mówię, nie przypuszczałem 5 lat temu, że będę z tobą 5 lat później rozmawiał na temat boksu, natomiast rozmawiałem na temat twojego powrotu z paroma kibicami i jest podzielone zdanie. Dla części ludzi ciebie definiuje porażka z Joe Smithem Juniorem. Dla innych na przykład, dla większości, ustalmy, może niewielkie, ale w większości, ale na przykład Chavez Junior, kiedy wyjechałeś przecież na pożarcie, pojechałeś do Kalifornii po to, żeby przegrać. Nie ty, tylko ci od Cheveza tak myśleli, czy walki ze Stevensonem. Czy ty w ogóle o swojej karierze myślisz takimi kategoriami jednej czy dwóch walk, czy patrzysz na to jako całość? Nie, no patrzę na jako całość, bo wiesz, no przeciwnik, który on przeciwnie jest nierówny, tak? Wiadomo, dana dyspozycja w dany dzień też nie jest taka sama jak, nie wiem, w tej czy w kolejnej walce, tak? Zawsze jest troszkę inny czas, inne przygotowanie, nie z pewnych partnerzy, raz się czujesz lepiej, raz trochę gorzej, raz masz troszkę mniej szczęścia, raz masz więcej szczęścia. Także no na zwycięstwo czy na porażkę składa się wiele czynników. Miałem świetne walki, miałem też walki, których byłem gotowy najlepiej w karierze, a je przegrywałem. Tak jak do drugiej walki ze Stevensonem, sparingi, treningi, no naprawdę świetnie, a tą walkę przegrałem.
Chociaż no ja się zawsze przykładałem do, wiesz, do obozu, do treningów, także, także starałem się być zawsze gotowy na wszystko. Także mówię, no walka z Chanem Dawsonem, która tak samo no, była bardzo równa i musiałem tam się wspiąć na wyżyny i skończyć tą walkę przed czasem, żeby tą walkę wygrać i tego dokonałem. Walka z Gabrielem Campillo, pierwsza taki mój duży pojedynek z Glennem Johnsonem. Także no, było tych nazwisk, było tych przeciwników. Wiadomo, gdzieś tam po drodze były porażki, ale te porażki gdzieś tam na pewno mnie wzmacniały i pokazywały tą dalszą drogę. Także ja myślę, że wiesz, całokształt, jeżeli chodzi o moją karierę, ja tam nie definiuję się, czyli przegrałem ze Smithem, a wygrałem z Chavezem. Tak miało być, jak nie przegrałem ze Smithem, nie wyjechałem do Kalifornii, nie spędziłbym 2 lat ze świetnymi zawodnikami, jakim był Andre Ward i cała ekipa, Virgil Hunter, nie trafiłbym później do Joe Gustona. Także ja w ogóle nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o jakby o swoją karierę. Gdzieś tam spełniłem swoje marzenia, spełniłem swoje oczekiwania. Teraz wracam i zobaczymy, co dalej. Bardzo dobrze powiedziane. Bardzo dobrze powiedziane, natomiast ja ciebie znałem nawet jak byłeś bardzo, bardzo młody. Nie to, że teraz jesteś stary, ciągle 30 lat prawie młodszy ode mnie, ale ty zawsze stałeś twardo nogami na ziemi, dlatego pamiętam, jak powiedziałeś o tej walce, to powiedziałeś: Przemek, nawet mi się nie pytaj, co dalej, bo bez względu na to, jakby te treningi teraz nie wyglądały, ja i tak ocenię siebie po tej powrotnej walce. Czyli teraz powtórzyłeś to sam, że teraz nie ma co gadać. Natomiast Fabio Maldonado. Przyjrzałem Fabio Maldonado, oczywiście dla polskich kibiców to będzie ten, który walczył przez 7 z 8 rund z Diablo Włodarczykiem, to było rok temu, natomiast on z niejakim Nowikowem, który walczył w wadze ciężkiej, który obecnie jest 14-0 z Białorusi, stoczył pełną walkę. Powiedziałeś mi, że między innymi wziąłeś, że to jest gość, który Nowikow jest chyba 80 czy 70 któryś w tej chwili na świecie. No, czyli waga ciężka, to już nieczęsto się zdarza, że polscy pięściarze walczą z takimi, szczególnie na galach w Polsce. 14-0, obecnie Białoruś, silny chłop. To był podstawowy powód, dla którego wziąłeś Maldonado, że to jest gościu, który po prostu nie przyjeżdża, tylko skasować ten cash, no, czy check, nie wiem, czy mu tam płacisz. Tak, oczywiście, gdzieś tam padło, mieliśmy różnych zawodników, dużo słabszych, tak. Ja też nie chciałem tutaj robić, że tak powiem, wiesz, cyrku już do końca i wyjść z jakimś, no takim, wiesz, całkiem kelnerem. Fabio Maldonado, no wiadomo, ma swój wiek, bo ma 44 lata, ale jest pięściarzem, który jest aktywny, który, tak jak widzisz, no boksuje z dosyć dobrymi pięściarzami i przeboksowuje z nimi dystanse. Przegrał choć na punkty, tak, z dobrym zawodnikiem. Później wygrał walkę chyba w Brazylii jedną, no i teraz będzie walczył ze mną, także na pewno jest to zawodnik, który no, walczył w UFC, walczył ze Marianienko, z świetną walkę, no prawdziwy wojownik, także ja jakby podchodzę jakby tutaj z pełnym szacunkiem do niego jako wojownika i niech wygra lepszy, tak, ja się przygotowałem, że tak powiem, na swój maksimum, robiłem naprawdę dobre sparingi, jestem przygotowany, wychodzimy, no i teraz zobaczymy, tak, czy ja jestem doświadczony, bo mamy podobnie walkę, on jest bardzo doświadczony, no i teraz, czy wygra młodość, tak, czy wygra jednak bardziej doświadczenie, znaczy, bo mamy to razem, tak, także wiesz, no ja siebie stawiam na pewno w roli faworyta, wychodzę tutaj, żeby pokazać, że jestem lepszy i no, oglądałem te jego walki wszystkie, także Krzysiek mógł go już skończyć w pierwszej rundzie po tam prawym krzyżowym. Była to troszeczkę brzydka walka, było dużo klinczu. Też nie mogę do tego dopuszczać, bo Fabio jest takim zawodnikiem, który właśnie ratuje się klinczami i gdzieś tam w tym klinczu fauluje i próbuje gdzieś tam uderzyć i zadać taki jakiś cios w tył głowy albo podbródek. Także na pewno nie będę mógł z nim się przepychać. Będzie trzeba z nim boksować i no i to jest tylko 6 rund, tak. Widzieliśmy, że Fabio ma wytrzymałość i kondycję na 8 w wadze ciężkiej, także jest to tylko 6 rund, także będzie to na pewno intensywny, szybki pojedynek od pierwszej rundy.
I tak, no mój plan jest taki na to, żeby na pewno nie dać się wprowadzić ten klincz, nie dać się trzymać, bo jest to zawodnik dosyć silny i wie jak wykorzystać ten półdystans. No ale mam dla niego parę niespodzianek też i w półdystansie, także no nie mogę się doczekać tej walki, bo gdzieś tam ten głód, to wszystko wróciło. Na pewno Fabio będzie troszeczkę wolniejszy ode mnie. Bo gdzieś tam no, teraz sparuję z zawodnikami z cruiser, z zawodnikami nawet z wagi półciężkiej i naprawdę no, nie odstaję gdzieś szybkością i trafiam, także no, zobaczymy. Ja sam jestem ciekawy tego, jak to się potoczy i jak wejdę w walkę. Na razie czuję się świetnie i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Pewnie, że możemy sobie gadać w nieskończoność. Wiesz, ja tu jakby staram się, wiesz, no, mówić skromnie jak zawsze, tak? No nie, no wiadomo, no co będziesz opowiadał, ja zanim wyjdziesz na ring. Czuję się jakby faworyt i no, jestem przekonany, że tą walkę wygram, tak? A jak będzie, to się okaże już za tydzień. Ale tak jak mówię, no szanujesz Fabio za tą jego całą karierę, bo też on nie pęka, wychodzi do każdego, jeździ po świecie i walczy. Także to też no, definiuje go jako wojownika i też nie przegrywa przed czasem. Przyjeżdża tutaj po to, żeby wygrać. I taka walka przykładowo ze mną wygrana też mu daje sporo, tak? Bo gdzieś tam znowu to zielone oczko jemu się zapali i gdzieś tam znowu dostanie dobrą wypłatę, tak? I wyjazd. Także on tutaj nie przyjeżdża po to, żeby dostać w łeb, a przyjeżdża po to, żeby pokazać, że jest lepszy. I fajnie, bo to będzie prawdziwa walka, a nie jakaś, że tak powiem, ustawka. Walka jest w boksreku, czyli rzeczywiście punkt przetargowy jakby miał na rozkładzie Andrzeja Fonfare jest bardzo duże pytanie. Andrzej, dla tych, którzy nie będą mogli przyjść na twoją galę w Hoffman Estates, czy to będzie szansa gdzieś zobaczyć wcześniej czy później? Myślisz nad tym, czy w tej chwili za bardzo o ten temat nie myślicie? Prawdopodobnie będzie to gdzieś na pay-per-view, tak, damy link w tym tygodniu, gdzieś tam jeszcze to wszystko się składa. Jeżeli nie, to jedyna możliwość to taka i gdzieś tam zobaczenie walk na powtórkach, ale wszystko pewnie okaże się dzisiaj, jutro, bo już jesteśmy tydzień przed, także chcemy do końca tego tygodnia zamknąć wszystkie, że tak powiem, pytania i dawać informacje a propos gali i tak dalej, także gdzie będzie można tam zobaczyć walkę, no i tam jest jeszcze parę szczegółów, także jeszcze jest sporo pracy. Mamy jeszcze tydzień do pojedynku, także ja właśnie jadłem śniadanie, po spacerku lecę raz na trening i jutro ostatnie sparingi. No i później tydzień jeszcze gdzieś tam szlifowania oka, tej świeżości, łapania świeżości. No i w sobota wychodzę do ringu, daje się wszystko jak zawsze. No i zobaczymy, co czas przyniesie. Andrzeju, dziękuję ci bardzo. Oczywiście widzimy się na ważeniu, widzimy się na walce. Dziękuję bardzo za czas. Fajny wywiad, jak zawsze Andrzej Fonfara, nogami twardo na ziemi. Weryfikacja to chyba najczęściej powtarzane zdanie, nie tylko przez ciebie, ale przez wielu innych pięściarzy. Weryfikacja nie dzieje się na konferencjach prasowych, wywiadach, tylko weryfikacja, tylko i wyłącznie między czterema stronami ringu. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia na ważeniu. Pozdrawiam, dziękuję.